Witajcie w kolejnym odcinku Projekt Inc. i dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, po prawie 6 miesiącach, z Mariuszem. Siema! Cześć i czołem. Siema. Hejka, tatuażowe świnie. Tatuażowe świnie, tak. Ostatnio widzieliśmy się w Poznaniu, a dzisiaj widzimy się w Warszawie. Za nami tam trochę może Warszawę widać, ale no, nie tam, jest tam. Coś tam może sprawne oko chwyci, nie? Niesprawne może nie. Także zobaczymy. Mariuszu, powiedz mi, myśmy się widzieli w maju 2017 roku. I prawda jest taka, że z każdym kolejnym tatuażem masz trochę inne postrzeganie tego wszystkiego, tak. I wiesz, nie? Tak jak kiedyś, no nie myślałem, że sobie zrobię tatuaż na twarzy czy właśnie, na głowie. To jest zaraz drugi temat, który poruszymy. Powiedz mi, czy od tego czasu, pamiętasz wtedy, co się działo? Czy coś się zmieniło u ciebie? To znaczy pamiętam mniej więcej teraz, dobrze, że mi powiedziałeś, że to był maj. Mhm. Bo ja się tak zastanawiałem, czy to był maj czy czerwiec. Przepraszam. No co się zmieniło, widać co się zmieniło. Nie? No tatuaże to zdecydowanie więcej. Myślę, nie? Że powiesz, że wtedy miałem, wiesz, brodę, teraz mam wąs. No tak, masz tego wąsa, tak? Ale to wąs to jest jakby, no dzisiaj go masz, jutro go też nie masz. Jasna sprawa. Ja sobie tak żartuję. Wiesz, no trochę przybyło mi dziar. No, wtedy tak się teraz zastanawiam, czy ja wtedy miałem. To było jeszcze przed konwencją krakowską. Tak. Nie tak. Miałem na pewno tego tatuażu, który nie, mam. Nie, nie miałeś. Miałem tylko ten ornament, nie miałem, może tutaj, nie wiem, pokażę jak to będzie widać, czy później sobie obkamerujesz. Obkameruję. No przybyło mi trochę dziar, tak, na głowie mi dosyć dużo przybyło z tyłu i to się na pewno zmieniło. Zmieniło się też to, że zmieniłem miasto. Mhm. Zmieniło się też to, że zmieniłem, no dobra, no. Mniejsza o to. Wiesz, mieszkam sobie teraz tutaj w stolicy. No i życie moje też trochę się pozmieniało jakby z tymi tatuażami, nie? Dużo z prywatnych spraw się zmieniło, czy na lepsze, może nie, może troszkę na gorsze, ale nie jest źle. Nie jest źle, tak? Nie jest źle, zawsze mogło być gorzej, zdrowy jestem na całe szczęście, także to jest najważniejsze. No, a powiedz Mariuszu, pod kątem teraz tatuaży, czy na przykład masz teraz jakoś, nie wiem, bo jednak jakby nie patrzeć, wy też, drodzy widzowie, wiecie, widzicie Mariusza, czy to w internetach, czy to nawet w różnych serialach, no. Czy przez te tatuaże, zaraz dojdziemy. Właśnie, czy od tego czasu, tam od tego maja, czy ogólnie w tym roku dużo się zmieniło pod kątem zleceń na temat, pod kątem tatuaży, tak? No to wiesz, z tym, że wtedy jeszcze nie byłem, nie miałem takich dziar, wiesz, aż tak hardkorowych jak teraz, nie? Mm-hmm. Wtedy to jeszcze nie byłem tak, aż wiesz, dużo ludzi nie zwracało na mnie uwagi, tak jak teraz, no, że ciężko mi przejść, wiesz, przez ulicę, żeby nie spojrzeć się, nie, to znaczy nie mieć tam tych spojrzeń na sobie, czy... Ale mi to jakoś, wiesz, nie przeszkadza, mi to nigdy nie przeszkadzało, ja na to nie zwracam uwagi. Wiesz, nieraz jest tak na przykład, że ja sobie z kimś idę i ktoś mówi z kimś niewytatuowanym, bo mam też kolegów bardziej wytatuowanych ode mnie, pewnie kojarzysz, ale tak, wiesz, tak. Jak nieraz idę z kimś niewytatuowanym, to mówi, kurde, no wszyscy się na ciebie patrzą, nie? A ja, wiesz, ja nawet o tym nie wiem, nie zdaję sobie sprawy, bo dla mnie to jest jakoś, no, wiesz, ja nigdy nie robiłem też tego dla jakiegoś, no nie wiem, fejmu, żeby się pokazać, tylko zawsze to robiłem z zajawki, nie? Nigdy, wiesz, nawet nie myślałem, że z tego jakiekolwiek będą profity, te dopiero po czasie się okazało, że nawet, wiesz, z tego wyglądu, jaki mam, no to stało się tak, że teraz nawet jakąś kasę tam nieraz zarabiam. Co nie ukrywam, to jest fajne, jest przyjemne, chociaż mówię, no nigdy tego nie robiłem ze względu takiego, żeby kasa była, żeby pod tym kątem, tylko zawsze to była zajawka, zawsze to było, wiesz, pasja, nie, styl życia. Czyli przez ten wizerunek też, można powiedzieć, zarabiasz po prostu pieniądze i... To znaczy, wiesz co, ja stało się tak, że ja sam zauważyłem, że wiesz, ludzie gdzieś tam na Facebooku chyba odezwali się do mnie, czy ja bym nie wziął udziału w reklamie, bo taki wizerunek jak mojej osoby im odpowiada. No i wtedy postanowiłem, wiesz, zobaczyłem, że może z tego też być jakaś kasa, no to mówię, pójdę normalnie do agencji i zgłoszę się tam, że wiesz, jakby co mi to... Ja się czuję swobodnie przed kamerą, mnie to, wiesz, jakoś nie spina, lubię nawet tam, wiesz, sobie przyaktorzyć, czy tam jak, wiesz, jakąś rolę mi narzucą, to dla mnie to jest fajne zagrać kogoś innego. No i skoro, wiesz, można na tym, ja nie mówię, bo to, wiesz, nie, z tego na dzień dzisiejszy wyżyć się nie da, nie? Mhm.
nie jest możliwe, żeby tego nie ma tyle, jeszcze wiesz, telewizja też nie jest na tyle otwarta na ludzi tak wydzieranych, tak mi się zdaje, że to się zmieni, ale jeszcze trochę trzeba czasu, ale no są czasami takie momenty, że można na tym zarobić, nie? No i to dobrze, to no, bardzo fajnie, no, bo... Jest to naprawdę, jest to czasami tak, że można niezłą kasę na tym chwycić, nie? Jak dla mnie, no bo to też wiadomo, że to też dla jednego, wiesz, będzie to ochłap, tak, a dla kogoś innego fajna kasa, nie? Także. Powiedz Mariuszu, ty masz w ogóle znajomych bez tatuaży? Zero? Nie, no pewnie, że mam. Ja, jasne, że pozdrawiam wszystkich niewydzieranych, moich znajomych, mam. No i co mogę powiedzieć? No, mam różnych znajomych, nie? U mnie to jest tak, że ja mam naprawdę... Pełen wachlarz, No, naprawdę myślę, że mało kto ma tak duży przekrój znajomych jak ja, no ale mam też niewydzieranych, nie? No bo aktywny na mediach społecznościowych to ty jesteś, na Facebookach to... A to jest właśnie niedobre, ja nawet teraz miałem, nie wiem czy zauważyłeś, tydzień miałem przerwy od tego Facebooka. Tak, widziałem, bo chciałem ci w pewnym jeden poście oznaczyć i nie byłem, umiałem. Byłem, wiesz, zablokowany na początku i to też jest dla mnie w ogóle zabawne, że ten portal, wiesz, blokuje treści, które ja udostępniam swoim znajomym, które tak naprawdę dla mnie nie budzą żadnych, wiesz, kontrowersji. No, albo może są kontrowersyjne, ale nie do tego stopnia, żeby komuś konto blokować. Ale już dobra, w politykę Facebooka nie będziemy wnikać, bo to bo nie ma szans. Osobny kanał. Tak, osobny kanał, stworzyć, algorytm Facebooka jest tajemniczy bardzo. Ja, ale nie, no wracając do tego, to warto odpoczywać i polecam wszystkim odpocząć. Tak? To jest uzależniające, nie? Kurde, ja też czasami tak właśnie myślę. Wiesz o co chodzi? Rano idę na przystanek i wszyscy mają telefony w ręku i kiedyś ludzie rozmawiali ze sobą. A teraz po co? A teraz wiesz, wszyscy w telefonach siedzą, nie? To jest tak naprawdę straszne. Nie? Jest to straszne, ale to też wiesz, to nasz... No to z tego się nie da żyć. No tak na społeczeństwo narzuca, na każdym kroku reklama, na każdym kroku fajne promocje, fajne... Ale wiesz, nawet ulicę znaleźć czy cokolwiek bez tego telefonu, to tak naprawdę ciężko, wiesz, skontaktować się teraz ze znajomymi to jest problem, nie? No kiedyś to było inaczej, no wiesz... Teraz... Ja miałem kiedyś, wiesz, jak tam za pierwszych komórek miałem do wszystkich numer telefonu, a teraz tak naprawdę mało do kogo potrzebujesz numer, bo z większością ludzi piszesz na Facebooku czy tam na Instagramie, nie? No tak jest, no widzisz. Kiedyś było lepiej, tak? Czy kiedyś było inaczej, kiedyś jakiś film. Tak jak to. Taki jeden fan. Nie, no nie będę tutaj, nie, wiesz, bo chciałem tam troszkę też powiedzieć na temat, wiesz, ale nie będziemy burzy wywoływać. No po co, no bo może... Szedłem tutaj do ciebie i właśnie się zastanawiałem nad tym, że lepiej, wiesz, nie wywoływać burzy, bo... No bo ja osobiście, no nie będziemy teraz mówić o tym, on każdy coś tworzy, tak? Każdy ma prawo cokolwiek tworzyć w internecie. Jedni się zgadzają, z tym drudzy nie. Ja też tworzę co nie, to co tworzę, tak? Nie musi się to, wiesz, podobać, nie? Tak. To co, wiesz, tak samo jak ja mówię, no mój wizerunek komuś też się może nie podobać. I no to może. Jest, nawet, wiesz, ktoś mi może o tym powiedzieć i spoko, nie? No przecież stary, no... Czyli jesteś odporny na hejt, jak ktoś ci powie, Mariusz, ty wyglądasz jak... Małpa zło. Ja ci powiem nawet, ja lubię konstruktywną krytykę. Serio, ja szanuję konstruktywną krytykę, jeśli ktoś powie mi konstruktywnie to i to i wiesz, jest to powiedziane w formie takiej, że to mnie nie obraża i ma to swoje argumenty, no to chwała mu za to. Chwała ci za to, bo wiesz, no to też mi otwiera oczy i myślę, że to każdemu jest potrzebne, no ale wiesz, są sytuacje takie, że no po prostu masakra jest, nie? Mhm. Tak jak to, co na przykład wstawiłeś, wiesz, ten film, nie? O tym facecie, który zaczął, wiesz, wyzywać mnie, że straszę mu dzieci. A ten, dokładnie, no. Myślę, że dzieciom należy pokazywać, że ktoś może wyglądać inaczej, to się nie należy bać. No, ale też nie można straszyć dzieci, nie? Wiesz, ja sobie przychodzę na przystanek normalnie, bo tutaj nie każdy też wie, jak ta sytuacja wyglądała. Ja sobie przychodzę normalnie z zakupami, jadę z pewnej znanej sieci ze zwierzątkiem na pladze z zakupami. No i wiesz, akurat muzyka zamilkła i siadam, małe dziecko koło mnie i ojciec mówi do tego dziecka, chodź, ten pan jest straszny, nie? Czy coś takiego. Nie? Ojciec temu dziecku powiedział? Tak. I wiesz, ja już wtedy akurat słyszałem, to tam tylko ścisza, wiesz, była to na tyle ściszona, że on myślał, tak mi się wydaje, że pan myślał, że ja tego nie słyszę, nie? Że mam na tyle głośno, że ja słyszałem. No i wtedy, wiesz, zacząłem po prostu z nim
No powiedziałem mu, co o tym myślę, nie? W swoich, wiesz, no starałem się to tam jak najbardziej, wiesz, zachować się jeszcze kulturalnie, no bo wiadomo, małe dziecko nie jest niczemu winne i też nie chciałem go jakoś wystraszyć, bo ono już całą tą sytuacją było zdenerwowane, nie? Jak to małe dzieci, no wiadomo, nie? No ale wiesz, no finał był taki, że pan się obraził. Obraził się. Obraził się i poszedł, wiesz, zabrał rodzinę, poszedł i wiesz, tak czekałem, kiedy zadzwoni po policję jeszcze, czy tam będzie tutaj jakieś konsekwencje. Wszczynał, bo bardzo się poczuł urażony. No to panisko z niego. Jest tam nieraz, takie chore sytuacje się zdarzają, że ludzie no dosyć dziwnie reagują na te tatuaże. No ale z drugiej strony, no to ja sobie też, wiesz, zdawałem z tego sprawę, że tak może być. Mm-hmm. Cały czas wiedziałem o tym, że no, sorry, ale no nie wyglądam tak jak przeciętny Kowalski, jak to się no, mówi. No nie ma szans, no wyglądamy jednak trochę inaczej. No. Czy ty, wiesz, ty na przykład, no jesteś mniej podzielany ode mnie, ale idąc, wiesz, z dzieciakiem na przykład tam, gdzie są wszyscy rodzice, to też się będziesz wyróżniał i też będą, tak mi się wydaje, tak, nie? Tak może być. Będziesz zwracał na siebie uwagę, nie? No a ja no to tym bardziej, to trzeba myśleć zanim się coś zrobi, nie? Czy jesteś na tyle silny psychicznie, żeby, wiesz, przetrwać te wszystkie, wiesz, spojrzenia i... Bo nie każdy da radę z tym, nie? No tak, no bo wiesz, no do mnie to jest ciekawe, że niektórzy robią sobie, wiesz, dużo rzeczy, czy tam wielkie tunele, czy bo powiem ci, że nieraz słyszałem, że nawet na takie wielkie tunele od kogoś, kto miał 40, że bardziej reagowali ludzie na te tunele źle niż na same dziary na twarzy, czy gdzieś indziej, tak? No to wiesz, no trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji, nie? No właśnie. Jak coś zrobisz, to nie możesz to mieć pretensji później. Nie, żeby to też nie był taki, jakby to powiedzieć, impuls chwili, że kuźwa, se zrobię ten tatuaż na tym czole i wuj. Właśnie wczoraj byłem tutaj u mojego kolegi w studio. Wiesz co, był chłopak, on miał 19 lat. On sobie chciał robić jakieś litery na twarzy. No i też mu starałem, wiesz, powiedzieć, że no to zmieni jego życie diametralnie i że ono już nigdy nie będzie takie samo. Żeby się dobrze zastanowił, nie? Popatrz, masz dwie szkoły jakby tak. Jest szkoła ludzi, którzy mówią, tatuaże na twarzy nie zmienią twojego życia, a jedni mówią tak jak ty, tatuaże na twarzy zmienią twoje życie diametralnie. Zmienią twoje życie diametralnie. No zacznijmy od tego, że no, nie będziesz mógł wykonywać większości zawodów w tym kraju, nie? No druga sprawa, będą się wszyscy zwracać na ciebie uwagę, nie? Trzecia sprawa, będziesz mieć nawet problem z dziewczyną, jak będzie z takiego domu, gdzie rodzice jej będą konserwatywni, że będzie miała przypał, żeby cię przyprowadzić na chatę, nie? No, ty, ja nawet w tym miałem problemy, nie? Że wiesz, fajny jesteś tego, no ale wiesz co, moja mama by powiedziała, jakby cię zobaczyła, nie? No takie są reakcje, no, niestety. Ale to takie jest życie. I wiesz, zanim to się zrobi, no to trzeba ludziom o tym mówić, nie? Mhm. A teraz jest... Ja zanim w ogóle dotknąłem dłoń, to ja miałem wydzierane, no czy czwarte ciała, nie? Ja miałem całe żebra wydzierane, cały front miałem wydzierany, dwa rękawy miałem wydzierane, dosyć mocno nogi i dopiero tą dłoń zrobiłem, co było dla mnie takim, wiesz, no był moment, w którym no zerwałem, wiesz, możliwość. Tą cienką linię, tak? Możliwość, wiesz, pracy w jakiejś korporacji czy gdziekolwiek, wtedy, wiesz, tatuując tą dłoń, no wiedziałem już, że to problem. Jest czas, który nie wróci, nie? Tak samo ja też zadecydowałem. Tutaj to chyba zrobiłem sobie w marcu, a... Marcu? No, w tym roku? Wiesz, a to już jest taka... Tak. Ta powiedzenie sobie tak, to jest ten czas, tak? Bo też są ludzie wydzierani, gdzieś to od góry do dołu, a dłonie mają... A teraz zobacz, małolaci od twarzy zaczynają. Właśnie, zauważyłeś ten taki szyja, dłoń, gdzieś takie rzeczy. I to jest właśnie dla mnie słabe, że po prostu wydaje mi się, że niektórzy z tych ludzi, nie mówię wszyscy, bo nie chcę wrzucać też do jednego wora, ale dużo z nich robi to po prostu na pokaz, nie? Żeby być tam... Jak tam z czasem, bo ja mam... Czasem, spoko, 15 minut, tutaj zaraz bateria padnie spoko. W tej kamerze, także spoko. I wiesz, no po prostu to jest słabe dla mnie, jeśli ktoś to robi tylko na pokaz, nie? Czy z tego względu, że jest moda, bo jest trend na tatuaże teraz bardzo dużo. Jest. Może nie, wiesz, nie jest może trend na tatuaże takie, jakie ja mam, bo nie jest to pewnie do końca dla 90% ludzi, którzy, wiesz,
nawet robią sobie tatuaże, to powiedzieliby ci, że tak jak ja by się nie wytatuowali, często to słyszę, ale trend sam jest taki, że rozwija się to coraz bardziej dalej, nie? Dłoń jest już jak najbardziej, wiesz... O, to już nie robi, nie robi wrażenia, no, no, jest to trendy, nie? Można powiedzieć, wiesz, czy tam przez teledyski, czy przez to, czy... Naprawdę dużo ludzi mi zaczyna mówić takich, po których nigdy się nie spodziewałem, lub wiesz, że chcą sobie dłoń wytatuować, nie? No, ale no mówię, zmierzając do tego samo, wiesz, tatuowanie się dlatego, żeby być, kurwa, no to trochę, no to jest słabe, bo wiesz, no tak naprawdę teraz jest na to boom, a za dwa lata może to się skończyć, nie? I lasery będą... No a my będziemy znowu, wiesz, tymi starymi niemodnymi dziadami, no, z jakimiś rysunkami, nie? Bo przyjdzie pokolenie, co powie, że wiesz, co oni się nie chcą dziadać, nie? Będziemy mieli po 40 lat, no, no co by było, stare, jak stare wy wyglądacie, nie? No, nigdy nie wiesz, jak to będzie. Dlatego wiesz, no ja mówię, że dobrze się, wiesz, zastanowić za nim coś. I to jest też, wiesz, odnośnie studia, czy to tak samo wybór, to jednak należy dobrze przemyśleć, nie? Mariuszu, bo już dobiegamy końca do naszego wywiadu, tutaj naszych wywiadów. Nie mówmy, że to jest wywiad, bo tak spotkanie. Ja żadnym tutaj jakby żadnym dziennikarzem nie jestem i też mam tam zarzucane, że tam nie umiem mówić tak jak powinienem z moim rozmówcą, ale to jest wszystko na lajcie, nie? Ten cały projekt jest na lajcie i dla bez spiny, tylko dla radości. To jest tak, że wiesz, ja zauważyłem, że najwięcej zarzucają, to wiesz, zawsze ci, co nic nie robią, nie? To oni najwięcej, co robią coś, to tam mają najwięcej do zarzucenia, nie? A ci, co tam, wiesz, co jednak robią coś, to z reguły siedzą cicho i robią swoje, nie? Mariusz, masz jakiś przekaz dla widzów naszych, tak na sam koniec jeszcze, czy... No, co, jaki przekaz? Lubcie to, co kochacie, nie? Lubcie to, czym się jaracie i bądźcie sobą przede wszystkim. Taki jest przekaz ode mnie. Taki jest przekaz. No, ja jestem sobą, chociaż nie wszyscy też mnie lubią. Sam widziałeś, że też jestem tam gdzieś hejtowany, ale na różnych grupach. Każdy jest hejtowany, ale, panie. Każdy jest hejtowany. Widzisz to... Znaczy ja wiesz, ja też często za to, że ja dużo mówię rzeczy takich, co myślę, nie? No. Też czasami faktycznie powinienem się ugryźć w język. No ale nie udaje ci się, nie udaje. Ale no nie udaje mi się i chyba już wiesz, z tym umrę, nie? Także no. Dobrze, także dziękuję ci, Mariusz, za rozmowę. Ja też ci dziękuję, fajnie, żeśmy się spotkali, super. A wy? Pozdrawiamy wszystkich. Obserwujcie Mariusza na jego Facebooku, obserwujcie projekt. Tam na Instagramie. Czy na Instagramie, na social media, wszystko będzie podane. Możemy tam im wrzucić później. Tak, tak, wrzucimy, będzie tutaj. I co, pozdrawiam wszystkich kolegów z Warszawy i nie tylko z Poznania. I właśnie... Dziabatorów, nie dziabatorów, także. Taka informacja, jeżeli nie widzieliście tego poprzedniego wywiadu z Mariuszem, wywiadu, rozmowy, spotkania, to tutaj gdzieś do góry się wyświetli. No i dajcie w komentarzu znać, tutaj, to będzie tutaj gdzieś, no. Wrzućcie w komentarzu informacje, z kim chcielibyście, abym porozmawiał się lub spotkał. O, to jest. Może, jeżeli macie jakąś osobę z tego świata tatuażu jeszcze, z którym chcielibyście się spotkać wirtualnie, to dajcie znać. Dajcie znać. Tylko z kimś, kto jest realny, nie? No tak, nie, że polecę, do złapania, nie? Do Davida Beckhama, do Los Angeles, nie, to nie. Britney Spears, czy tam. Dziękuję bardzo, trzymajcie się, hej. Cześć i czołem.